anyone there? Czy tam ktoś jest? Piff-paff. Świetna zabawka. RJ będzie zachwycony. Donna, gdzie twoje poczucie humoru? Poczucie humoru? Zwariowałaś? Myślałam, że chcesz mnie zabić. Taka urocza kobietka jak ja miałaby cię zabić? To zabawka. Zwykły żart. Odbiło ci. Masz poważne problemy. Ja mam problemy? A ty? Chcesz odebrać mojej siostrze męża. Eryk chciał zgody między nami. Próbowałam, ale ty masz inne plany. Chcesz mnie zabić. Wspólny podwieczorek niczego nie załatwi. W moich żyłach płynie krew, nie herbata. Eryk dowie się o tym i zwolni cię. Wątpię. Zobaczysz. Nie pomogą ciasteczka cytrynowe i herbatniki. Eryk dowie się, jaka jesteś naprawdę. Powtórzę to, co już raz mówiłam. Ten ślub nie dojdzie do skutku. Ja też powtórzę. Będę panią Forrester. Nic tego nie zmieni. Jeszcze parę miesięcy musisz poczekać. Wykorzystaj ten czas mądrze. Erykowi w końcu znudzi się twoje potrząsanie tyłeczkiem. Potrząsanie tyłeczkiem? My się kochamy. Wkrótce stracisz swój wpływ na Eryka. To bardzo dobry człowiek. Za dobry dla ciebie. Ale jeśli się nie opamięta, ty go zostaw. Bo inaczej... Inaczej co? Zabijesz mnie? Koniec spotkania. Zapomniałam, że mam jeszcze sporo pracy. Na razie. Eryku, odeślij ją do Chicago. Kogo masz na myśli? Nie chcę z tobą rozmawiać. Gdzie Eryk? Pracuje. Co się stało? Co się stało? Z twoją siostrą coś jest nie tak. To wariatka. U was to pewnie dziedziczne. Nie wiem, o czym mówisz. Jasne. Wyciągnęła broń. Groziła, że mnie zabije. Pamela? Słodka Pamela. Jest szurnięta, to psychopatka. Pamela jest oryginalna, ale strzelanie do ludzi to specjalność twoich krewnych. Każ jej przestać. Ona dybie na moje życie. Piłaś? Ja nie piję. Boże, ona cię chroni. Mam rację? Przyznaj, że tak jest, Stephanie. Alkohol. Pam jest twoim pieskiem. Odwala za ciebie brudną robotę. Nic podobnego. Powiedz swojemu pieskowi, że ma się trzymać z daleka. Znów dręczysz moją siostrę? Powiedziałam jej, co zrobiłaś, wariatko. Groziłaś, że ją zabijesz? Ja? Wyglądam jak morderczyni. Miałabym ją zabić za pomocą ciastka. Byłyśmy na herbacie. Z pewnością nie próbowałam jej zabić. Szkoda. Wszystko sobie uroiłaś. Nie, przeraziła mnie śmiertelnie.
Dziękuję, Pam. Kochanie, nie kłóć się z Doną. Nie mogę znieść tego, co robi. Ktoś musi się za tobą ująć. Jak dobrze, że mam taką siostrę. Poradzę sobie. Muszę wam coś powiedzieć. Od tej chwili obie pracujecie w jednej firmie. Nowa recepcjonistka, nowa Lafirinda. Spróbujcie się dogadać. Jej mogłaś zamydlić oczy. Ale ja dobrze wiem, że jesteś niebezpieczną socjopatką. Moja siostra nie może patrzeć na to, jak się rządzisz w gabinecie jej męża. Niech się przyzwyczaja. Nie zastraszysz mnie. Będę panią Forrester. Nic na to nie poradzisz. Stephanie jest nieszczęśliwa. A jeśli ona, to i ja. Możesz zmylić Eryka i Stephanie, ale ja znam prawdę. Wiem, że masz nie po kolei w głowie. Wynocha. Mam dużo pracy. Nie żyjesz.